Program, który stworzyliśmy, miał na celu pomoc osobom, które zamieszkują zbiorowe centra zakwaterowania w wyprowadzeniu się i wynajęciu mieszkania. Program zakłada dopłaty do czynszu i do kaucji, ponieważ okazało się, że jedną z trudności, z którą spotykają się uchodźcy, jest to, żeby zapłacić i kaucję, i czynsz jednocześnie. Następnie przez kolejne 5 miesięcy pokrywamy opłaty w połowie. Jestem Natalia Skrypka, przyjechała z Ukrainy, miasto Czernigów. Pracuję w Centrum Misji Afrykańskich. Dom, taka u mnie praca gospodarcza, kuchenna, organizacyjna, ogródkowa. Przyszła do nas pani i powiedziała, nadała taką informację, co możliwe dofinansowanie na arendę, na wynajem mieszkania. Mieszkają od maja miesiąca w tym mieszkaniu. Dwa syny ze mną mieszkają. Mam dofinansowanie na pół roku w tym mieszkaniu. Kwota dofinansowania zależy od liczby osób w rodzinie, a wysokość została ustalona przez grupę roboczą do spraw zakwaterowania. Maksymalna wysokość czynszu waha się od 2000 zł dla małej rodziny do 3300 zł dla rodziny wieloosobowej. Planuję zostać w tym mieszkaniu, bo niedaleko mam pracę i syn chodzi do szkoły w tych okolicach mojego mieszkania, to ja nie chciałabym nic zmienić. Chciałabym tutaj stale już mieszkać do tej pory, jak wojna nie skończy się w Ukrainie. W programie mogły wziąć udział osoby, które pracują, mają stałe źródło dochodu, dlatego że jakby nasze wsparcie polega na pomocy w najtrudniejszym okresie, czyli wyprowadzki, opłaty pierwszej kaucji i czynszu i potem połowicznie przez pół roku, a następnie, żeby oni mogli stanąć na własne nogi i być całkowicie samodzielni.